Witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zaczynamy sobie dwoma unikatami z 240. Nie no, pokczam widzowie. I lecimy sobie za 90. Przebiegniemy sobie szybko 90. 280 respi. Powoli, bo powoli, ale coś tam respi. Mówię, jak na moje 90 stoi gdzieś i trzeba ją sprawdzić, trzeba zerknąć, gdzie. I no, jest to naprawdę spoko. Spoko opcja, mi się wydaje. Sprawdzimy sobie tym 271. Witam widzów serdecznie w kolejnym daily, które myślę, że powoli dobiega końca, bo niestety to, co miałem takie małe swoje założenia na to daily, no to niestety się nie udaje. Jakby samo daily, moim zdaniem, powinno obrazować... Nie chodzi mi tu o sztywne statystyki, ale oglądalność, na przykład tak, wiecie, jak ktoś wrzuca codziennie odcinki, no to te odcinki są, ludzie wchodzą, żeby zobaczyć i się okazuje, że jednak lepiej wam się ogląda to moje granie, gadanie i tak dalej w chwili, gdy te odcinki pojawiają się co 2, co 3 dni. Niestety tak zauważyłem, jakby no... Nic z tym zrobić nie mogę, jak tylko zaakceptować i powiedzieć, że no cóż. No okej. To w takim wypadku tak właśnie będzie. Odcinki będą się pojawiać co 2, co 3 dni. Jakby... Nie, proszę nie wierzcie. To, nie, proszę teraz nie wierzcie. Dopiero zacząłem nagrywać. Nie. No po prostu, no nie. Wszystko... Przeciwko. Dobra, jesteśmy we dwójkę z Valem, piszemy, że tak to odbijemy po, no i atakujemy 90 i mamy z 90 dwa unikaty, no po prostu superansko, dwa uni z 240, dwa uni z 90, no ekstra elegancko. Dobra, przejdźmy na 300, zobaczymy, co się tu na 300 dzieje, gdzie ja tutaj zakończyłem swoją podróż. Aha. Okej, okay, czyli tutaj, czyli idealnie możemy sobie przejść wiedźmę w całości. Możemy sobie przejść wiedźmę w poszukiwaniu 280. Jakby, no jest to jakaś opcja. Jest to nawet całkiem niegłupia opcja. I myślę, że może uda nam się znaleźć. Mam taką dużą nadzieję. No i widzowie, ogólnie ostatnio mało... Spędzam czasu w gierce, w sensie ostatnio, Boże, no ostatnio. Sporo tych odcinków wlatuje. Wczoraj wleciało daily, dzisiaj wleci daily. Bo jakby nagrywam to na dzisiejszy odcinek. Nagrywam to przed wrzuceniem dosłownie. I nie wiem, kiedy uda mi się to skończyć nagrywać i kiedy to wrzucę, że tak powiem. No mam nadzieję, że w miarę jak najprędzej coś tutaj się uda ogarnąć, jakiś fajny temacik i będzie naprawdę w porząsiu i będzie w porząsiu. No i tak, widzowie, ostatnio, to znaczy od dwóch dni, troszkę mniej gram, bo miałem po prostu taki zwał obowiązków, spraw do załatwienia i tak dalej, że no głowa mała, jakby to powiedział sławny youtuber Margonemski, mózg staje w poprzek po prostu. No i jakby no nie da się z tym nic zrobić, tak, jak po prostu no starać się to ogarniać, po prostu, nie ma innego wyjścia, trzeba i tyle. Dobra, widzę, że tutaj nie ma niestety naszego wspaniałego Heroeska, a ładnie to ułożyłem, ja cię kręcę. I teraz jeszcze powinno być tak kolorystycznie, czy nie? Tak, nie no, w sensie tak, o. Perfekta, dobra. No tutaj niestety nie ma naszego Heroeska. Sprawdźmy sobie katakumby. Może tutaj będzie stał. Przejdziemy sobie to, kurde. Trzeba troszkę poszukać tej 280. Dzisiaj już dwa razy biłem. Z 5 czy 6 razy szukałem. 240 tak samo. No staram się, kurde, widzę, naprawdę staram się, te legi mnie omijają szerokim łukiem, co jest naprawdę tak niefajne, bo tyle legend, ile mi przeleciało gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, bo poszedłem spać, nie wiem,
wstałem 10 minut po tym, jak zbili Herosa i wypadła Lega, to jest po prostu szok, naprawdę. Tyle legend, co teraz przez te dwa dni, w które ja po prostu no mniej grałem, po prostu mniej, bo było dużo innych obowiązków, które trzeba było ogarnąć, jakby to jest moim zdaniem normalne, tak? Są obowiązki, trzeba je ogarnąć, później jest przyjemność, tak? I jakby no moim zdaniem tak to powinno wyglądać. Tutaj widzę, Velo też szuka. Napiszemy tutaj, tylko wiedźmy puste. Dobra. Dobra, widzowie, jesteśmy po cięciu. Znaleźliśmy sobie 90. No i niestety nikt do nas nie idzie, więc bijemy sobie solo i mamy unikatowy mieczyk. Superancko, elegancko, no po prostu piękne dropy. Piękne dropy, widzowie, piękne, po prostu przecudowne. I no cóż mogę powiedzieć, ziup. Jesteśmy tutaj na moim łowcy. Ogólnie zacząłem sobie robić questy eventowe. Mamy już 29 waluty, więc no jeszcze jedna sztuka waluty i będzie 30 na ten podstawowy kamyk czerwonego smoka oczywiście. No i ja sobie tutaj robię te questy. Jakby to powiedzieć, no nie jest to nic bardzo ciekawego. Jakaś minimalna odskocznia od XP-nia. Także no to w sumie tyle. Dobijam sobie po prostu kilka poziomów w ten sposób na tej postaci, żeby zacząć sobie questa i co, no i lecieć dalej po prostu z tematem. Do 227 aż tak wiele nie brakuje, bo 16 poziomów i zobaczymy widzowie, jak to będzie. No i dobra widzowie, mamy teraz 280, proszę bardzo, 280 wylatuje. I co mamy z 280? Mamy hero i dwa unikaty. Okej. Czyli oczywiście słabo, no cóż. Cóż ja mogę więcej powiedzieć, nie oddaję. Heros eventowy nie oddaje, nie ma to tamto. No ja sobie dalej robię te questy, widzowie, i tak jakby no z daily to nie wiem, czy mam tutaj za wiele co do nagrywania, a no jednak chciałbym jeszcze wypuścić ten odcinek dzisiejszy. Ławka, gdzie jest ławka? Tu jest ławka, okej. No klikam sobie te questy. Dobra, i do Sullivana. Także no klikam sobie te questy, chcę zrobić je na praktycznie wszystkich moich postaciach, które tutaj mam. Będę musiał jeszcze postarać się, żeby założyć sobie tutaj, wykupić kolejną postać i wykupić na niej również, wykupić i na niej również zrobić po prostu wszystkie te questy jak najszybciej, żeby przynajmniej to 30 waluty uzbierać, no chociaż to 30 to raczej bez problemu powinienem samymi questami uzbierać, jak teraz mamy już 29, a mam jeszcze przed sobą raz, 2, 3, 4, 5 questów. No, to no jest jednak tego troszkę, Zobaczymy, ile tej waluty wyjdzie. Ile tej waluty z tych questów wyjdzie. Okej. Do rezydencji teraz. Siup. Także no tak to się aktualnie prezentuje moja giereczka. Chcę teraz porobić tych questów, bo nie wiem, jak będę miał później z czasem. Zaraz jeszcze muszę się trochę pouczyć. No dużo jest ogólnie spraw, widzowie, i tak średnio... Średnio mam czasu. Gdzie ta mucha? Tu jest mucha, dobra. Tu jeszcze raz zawołajmy klan. Siup. No w Tchuza Heros, no to powinni raczej przyjść, tak mi się wydaje. O, Muller ma znaleziona w Tchuza, aż miło. Dobra, to chwilę poczekamy widzowie i zaraz może ktoś przyjdzie. Dobra widzowie, mamy już taką grupkę, czteroosobową, całkiem spoko. Siup. I bijemy sobie muchę i z niej mamy... heroiczną broń na tanca, a że jest tancerz, to nie mamy z muchy nic. Tak w skrócie. No cóż, dobra, teraz mamy iść do kominka, okej. Dobra, rozwiązujemy grupę, tutaj kominek, ziup, gadamy sobie z kominkiem, tutaj nam babeczka jakaś wyskoczyła, szybko przeklikujemy,
Dialog, wracamy do Sullivana, później mamy iść, gdzie mamy iść? Do karczmy pod Chimerą. Okej. Także no taki questik można powiedzieć, no te questy eventowe ogólnie szybko się robi, w miarę są przyjemne, takie no do zrobienia są. Jub, okej, super. No, ale herosik, kurde, znaleziony i to tak całkiem fartownie, ta mucha. Spoko, spoko, ja to jak najbardziej lubię. Ua, i idę. Tylko pytanie, jaki level? Jakim levelem? Bo to jest, kurde, ważna kwestia. To jest bardzo ważna kwestia. 210. No i superancko, elegancko. Superancko, elegancko. Lecimy sobie, lecimy, nie śpimy. 180. Ziup, ziup. A miałem się zaraz wybierać za tą 180. Chciałem dokończyć tego questa i wtedy lecieć. Ale w sumie dobrze, że się tak stało, jak się stało, bo ja bym szukał od Tornek właśnie, tam gdzie byłem na furbolach. Tam chciałem zacząć szukać ogólnie. Także dobrze, dobrze, że się tak stało, że została znaleziona. Ingotia południe, także no elegancko. Lecimy sobie szybciutko do kapitana. Kurde, powiem wam, że tego hajsu u kapitana to schodzi 300k jednorazowo. Człowiek się z 5 czy 10 razy dziennie teleportuje szukając. To gruby pitos leci na tego kapitana. Tak jak się nie bije żadnych E2-ek. Nie XP, nie farmi w żaden sposób hajsu, to na tych postaciach jak jest hajs do depo powkładany, to kurde jest bida aż piszczy. Naprawdę, trzeba zacząć kurde sprzedawać te unikaty, naprawdę, bo jest to naprawdę bieda. Dobra, jesteśmy tutaj, mamy tu heroska, dzikusa, dzikiego dzikusa, także no, zobaczymy. Zobaczymy, co nam z niego wypadnie. Dobra, czekamy jeszcze na grupę i zaraz się widzimy. Dobra, no to lecimy. Lecimy z Heroskiem, widzowie. I mamy z Heroska, wow. Ale ma sno. Dwa unikaty. No to jest to, co lubię. XD. Teraz, widzowie, w sumie możemy się przejść za... po sekcie. Możemy się przejść w końcu po sekcie, po jakichś dwójeczkach, tak jak powiedziałem, że nic nie bije. Tak teraz możemy sobie pozbijać. Przy okazji jakiegoś demona się przejdzie, zobaczy, czy może gdzieś tutaj nie stoi. Demon pannicości. Kurde, szkoda, że jeszcze tych respów nie ma na tych minimapach zaktualizowanych. Bo no... to by na pewno pomogło, nie? To by na pewno pomogło, jakby były te respiki. Zbijam sobie też te elity, tych demonicznych strażników, bo z nich kulki lotają, to po pierwsze. Po drugie herka. I po trzecie chyba po prostu unikaty jeszcze, w dużej ilości. Ale no cóż. Tutaj nie pykło. Wiecie co, tak po omacku trochę przejdę za tym demem, nie będę jakoś bardzo dokładnie sprawdzał tych respów. To co tak pamiętam, gdzie często się respił, to tam sobie sprawdzę. Bardziej zbijające dwójki po prostu przeskoczę to. O, widzę, że sadolka zbita. Także no... O, satanie stoi. Bardzo dobrze, elegancko. Dziób. Odbijamy. Nie ma nic ciekawego z sataniela. Sprawdźmy sobie jeszcze tu, bo chyba tutaj na dole też respidemek. Coś mi się tak kojarzy. Ziup. Dobra. I lecimy jeszcze w tajemniczą siedzibę. Może tam znajdziemy pana nicości. Demo gnisa. Gniota piekielnego. Czarci pomiot. Innymi słowy. Czy inny Belzebub. Ja cię kręcę. Dobra. No i tak, widzowie, kurde, powiem wam, że... nie masz takiej chęci do giereczki. Nie ma aż takiej chęci do giereczki, niestety. Bo kurde, no jest... no jest trochę dużo obowiązków, dużo rzeczy do robienia. I człowiek... co? Czekajcie, i człowiekowi... okej, okay, XD, ja szukam dema, a dem znaleziony i na niego się grupa zbiera, XD. Ja cię kręcę, dobra, chodźmy tam już z buta, bo jesteśmy obok. Ale nieźle, nieźle, niezły wykręt. No, coś chciałem powiedzieć.
Co chciałem powiedzieć? A, no nie masz takiego parcia, mimo że jest event, mimo że jest fajnie. Soreczka, tych herosów można sobie fajnie poszukać, coś tam wylotać nawet, to jednak widzowie... Brakuje czasu, nie ma takiej swobody, żeby sobie poklikać, wiecie, wywalić się na, nie wiem, na fotelu, na łóżku, gdziekolwiek i poogarniać sobie samą giereczkę, ponagrywać nawet na zapas czy cokolwiek, wiecie, tak usiąść totalnie na luzaku i poklikać. No nie ma czegoś takiego, niestety nie mam czegoś takiego aktualnie, takiej możliwości, za dużo po prostu jest na głowie. No i przez to też się odechciewa, nie? Przez to też się troszkę odechciewa. No i będziemy bili pana Demka. Ziup, bijemy i mamy dwie skrzyneczki, dwa unikaty. Złapmy chociaż jedną, to będzie naprawdę pokczampik. To będzie trzecia tutaj skrzyneczka demonisa pana nicości, która trafi do depozitum. No niestety się nie udało. Szkoda. Dobra, chodźmy do tuni. Sprzedajmy śmieci. No chodźmy. Jup. Sprzedajmy te śmieciochy. Ziup. Ile wpadnie? 800k. No, bogactwo. Dobra, chodźmy na chwilę na 271 też. Tak, i tutaj ogólnie chciałem sobie ogarnąć 240 przeszukać i zaczniemy sobie od bagien, wiecie co, zaczniemy sobie od bagien, zawsze lecę te drzewce i tak dalej i to mi się dłuży. No teraz chodźmy sobie od anuraków, zaczniemy tutaj od bagien umarłych i tak dalej, może gdzieś tutaj będzie stał herosik. Miejmy nadzieję, żadnych tych waporów nie chce mi się teraz szukać, jakby, no nie, za długo by się przychodziło te mapki wszystkie, a tu trzeba dynamicznie, szybko, ziup, przechodzić. Hej. Także no, na szybkości nie szukamy żadnego wapa, nie szukamy, ale go znajdujemy, no co jest XD. Dobra, jakby, no dzisiaj herosi zwykli uśmiechają się do Jupitera, tutaj mucha przy robieniu questa eventowego, teraz wapor przy szukaniu 240. Zapytam tutaj ktoś na wapora w torfowiskach. Dobra, bo jakby chciałbym to już zbić, żeby polecieć dalej za 240, bo może w grzęzawisku, może w dolinie tam jakichś krzyków cisza. Także piszemy po i bijemy waporka, hyc. Ja cię, ale oddał. No jakby, no mucha oddała jeden item na czterech, nie? Także coś, no jakby, jakbyśmy bili... Biłbym to sam, to pewnie by też była pusta, tak mi się wydaje. No waport pusty, no dramat, jacie. Jeszcze mi się widzowie tak chce ziewać, tak mi się potwornie chce ziewać. Tak bym się przespał, tak z godzinkę chociaż, wiecie, z godzinkę. Naprawdę niedużo, ale taka godzinka by dała dużo. No tutaj niestety nie znaleźliśmy 240. Ja sobie chwilowo tu postać zostawię. Jeszcze raz przejdę te respy za jakieś 5 minut, bo cóż, czuję, że ona po prostu jeszcze nie zrespiła, bo prawdopodobnie została wybita. Dobra, karczma pod chimerą z morderamem gadamy. Okej, gdzie on jest? Tu. O, tu jest. Dobra. Ziup. Jest gadane. Ile nam zalał? 10 tysięcy, co za złodziej, nie? Gdzie to jest? Tutaj karczma. Tu. Dobra, i teraz do ziomka i będziemy musieli 5 minut poczekać. No okej. Okay. Skoro musimy, to musimy, tak? Poczekamy sobie. I zastanawiam się, widzowie, bo prawdopodobnie ustawię sobie kamyk na Maddoka.
na Magułę, w sensie na tym 227, jak już go dobiję, bo tak czy siak, no tak czy siak jednak na Marlot no będę latał, tak, będę tam latał, ale kamyk na Magułę się przyda, nawet jakbym przebił tego łowcę właśnie w razie czego, jakbym przebił go na 244, no to wtedy będzie przydatny kamyk, a tak jakbym przebił i miałbym dalej kamyk na Marlot, no to by był trochę waste, nie, to by było trochę szkoda, no można by było kamyk zniszczyć, nie, równie dobrze, także no, tak to się prezentuje. No i cyk, widzowie, mamy kolejnego questa zrobionego, ładnie zrobiony questik, podoba mi się, otwieramy sobie mapeczkę, superansko, kolejnego questa mamy Urzaka w karczmie, dobra. I ile dostaliśmy teraz waluty? 2 sztuki waluty, okej, czyli już mamy kamyk, już mamy zagwarantowany kamyczek, czerwonego smoka, bardzo fajnie, czasowy. Zobaczymy, może, jeśli uda mi się to tak ogarnąć, żeby na 300 kupić sobie ten już pełny kamyczek czerwonego smoka, to może tutaj też sobie przeniosę skrzyneczkę do otwarcia z walutą, którą mam w depozycie i sobie wtedy otworzę tutaj i wykupię właśnie taki no na stałe jakiś kamyczek, ale to wtedy pomyślimy. Dobra, kolejny questik, no jakby no mówię, w tym odcinku za wiele wam no chyba nie pokażę niestety, bo no nie mam za bardzo co, jakby no poszukałem herosku, teraz robię te questy, no mógłbym na siłę iść expić gdzieś na maddockach, spróbować czy coś, ale no jakby no te questy chcę teraz skończyć, bo mam chwilę i wiem, że no później mogę tej chwili nie mieć, a mam jeszcze na 4 postaciach do zrobienia te questy, także dobra, do kogo ja mam tu iść? Garat. No jestem w ratuszu, tak? Garat w ratuszu, 18-19. A tu, dobra. Jezus, ślepy jestem, chłop się. No ale jest identyczny prawie jak ci Żakowie, także XD. Gildia teologów, korytarz z ołtarzem, okej, do archiwum mamy się udać. No i tak, widzowie, moi drodzy, moi kochani widzowie. Trzeba orać te kościki. Na wielu postaciach mam do ogarnięcia, także no jakby jeszcze pewnie wszedłem od złej strony. No oczywiście, że tak. No to jak zwykle, tak jakby to się nie zmienia. Dobrze. I mamy iść do archiwisty czy do regału? Okej, chyba mamy z nim pogadać dopiero do regału, tak chyba tak. Ziup. Dobrze i do pracowni historyka. Okej. Tak też robimy. W ogóle piszcie, co wy byście mi polecili na ustawienie na kamyk na tym 227, może w przyszłości 244. Napiszcie mi. Chętnie wezmę pod uwagę wasze sugestie. Jakby no mam kilka takich pomysłów. No najlepszym mi się wydaje, że jest na Magułę kamyk. Kamyk na Magułę, bo jednak no to się przyda, tak? To jest kamyk na Tytana. To jest kamyk, który i na 227 i na 244 mogę wykorzystać. No. Dobrze, i teraz wchodzimy na dziedziniec Tchudzal. Okej. Nie wiem, gdzie mam dokładnie iść. A, 47-18. To trochę tutaj. Nie, to w tą w ogóle. Okej, nieważne. Tu, o, tu jest to miejsce, dobra. XD. No, ja to się gubię jeszcze, widzowie, po tym nowym Tchudzal. To miejsce, okej. Ziup. Automatyczne, krzewy, fontanna, okej. Halo? Mogę się ruszyć? O, dobra, ziup. Okej, automatyczny dialog. Tu mamy iść do krzewów. Ziup. Teraz do fontanny. Ziup. I teraz
Mamy dalej iść ratusz i zjawa. Okej. Ziup. Gdzie jest ratusz? Tu jest ratusz. Ziup. Wchodzimy do środka. I mamy znaleźć zjawę. Jest i zjawa. Jakiś elf. To wyglądało jak jakiś elfik. No niezły, niezły elf. Wracamy do gildy kologu. Okej. Dobrze, tak też zróbmy. No widzicie, macie taki, można powiedzieć, speedrun questów. O Morus. Co tutaj robi Morus? Halo? Halo? Gdzie jest zwycięzca łaźni? Ja się pytam. Dobrze, wchodzimy sobie tutaj do archeologa Schliemanna. Witaj, czy możemy porozmawiać? Dobra, przeklikane. Porozmawiamy się ratusza i... Podziemia pod ratuszem. Oh damn. Dobra, jesteśmy tu w ratuszu. Mamy podejść do miejsca. Podchodzimy więc do miejsca. Podchodzimy, okej. Okay. I co, i mamy do archeologa wrócić? Korytarz zabezpieczony. Aha. Ale gówno. Ej, ja myślałem, że to będzie jakaś interakcja, wiecie? Nie wiem, jakiś dół wyskoczy, zawali się coś, czy... nie wiem. Ja cię kręcę, ale mnie zrobili w bambuko tej. No serio, liczyłem, że tu będzie jakiś dym. W ogóle spójrzcie, jak się fajnie buguje ten. Jak się fajnie buguje tekstura z ciemniejszymi, jaśniejszymi. No, jać, ale lipa. Garmory, weźcie się, ogarnijcie i nie wiem, zróbcie coś porządnie, a nie kurde, kuferki kolejne zrobiliście. A i teraz będzie interakcja z archeologiem, jak jesteśmy. No i co musimy znaleźć? A, kilofy musimy pewnie wziąć. Nie. Mała wyrwa, dalej. I co, ja mam z wyrwą kończyć i gadać? Aha, okej. Okay. A uzyskamy. Zawiera punkty doświadczenia. Zdobiona broszka, jakieś hero, trochę expa, dwie sztuki waluty. Także no, nagroda sroga. Aż sobie odświeżę gierkę. Nagroda sroga. I przed nami kolejny quest. Kolejny quest. Zaczynamy u urzędnika klerka. Okej. Okay. Okej, okay. Urzędnik Clerk, siema. To u ciebie mam questa. Nie, jednak nie u ciebie? A, zaczynam u biuletyn Tchuzal. Okej, okay, dobra, never mind. Jakby nie przeczytałem górnej wiadomości. Sorki, tu mamy biuletyn. Tu muszę właśnie jeszcze u tego Ullaha zrobić questa. To też dostaniemy kamyk czerwonego smoka. Tylko to będzie kamyk na 10 dni. Co to za, to jest ten quest? Nie, o, tak, nie sposób mówić. Okej, okay, teraz idziemy do klerka. Okidoki. Widzowie, mamy 240. Jupiter znalazł 240. Bijemy sobie w trójkę i mamy legę. Mamy legę, widzowie! No kurde, czemu Tom? No Jezus, no kurde. No nie wierzę, no. Ja pierdziele. Ale boli. Wiecie, jak to boli? Kto dostał? Bryłkowski, gratuluję. Ale to boli, naprawdę to tak boli, że to właśnie ta lega musiała spaść teraz. A nie mogło coś takiego, co by Jupiter sobie złapał? Dobra, lecimy teraz na Topan P6, gdzie jest tepek znaleziony. Więc mam nadzieję, że no nie tylko tutaj ten herosik 240 nam dopisał, ale może kotek też coś pokaże. Może kotek też coś odda ładnego, puchatego w to miejsce na przykład. Byłoby bardzo miło. Bardzo, bardzo miło nawet by było. No, to już by był... No, wtedy te, bez tego pierka to cztery legi by i były i tak. No i cóż, no i cóż. Jesteśmy już prawie, to pan P5. Okej, okay, a no ja mam dowództwo grupy. Okej, okay, to zaraz będziemy tu zapraszali Kranowicza, który znalazł kotka. Ziup, dodajemy tutaj właśnie Sarisa. Już. Ziup i czekamy jeszcze. Jest. Ziup, tak ładnie napiszemy.
No i ciekawe, cóż nam spadnie. Pierek zaklepany, więc bijemy i mamy. Ua, złotko, to jest 31N. Widzowie, to jest pitos. I ja cię kręcę, ale hajsu. Pięknie, dobra, powiem tak. Herowski oddały, kurde, herowski oddały. Lega z 240. Do tego jeszcze, kurde, pieniążek ładny z kotka. Perfekt. Dobra, respimy się tutaj. Zrespiliśmy się. Co musimy zrobić? Dobra, doradagista. Okej, okay, uleczmy się. Nie wiem po co, ale się uleczmy. No, uleczmy się już. Tutaj gadamy sobie. Tu. Czemu zostałem zmieniony w szczura? XD. Okej, okay, czekajcie. XD, co ja muszę tu zrobić? Co się stało? Czy zresztą uciekali mieszkańcy cię dorwą? Okej, okay, dobra, dziura w murze, to biegniemy. O co chodzi? Gdzie ten szczur? Spadamy. Halo, widzowie. Ej, dobra, przejście, dobra, jedziemy środkiem. Normalnie. Ja cię. Ale jajca. Normalnie mysza co se ucieka. Ja cię. Dobra, jazda w lewo. Nie wiem gdzie ja mam tu biec dokładnie. Dobra, jest znowu w lewo. O nie, dobra, to muszę chyba jednak wybrać inną drogę. To może tutaj, w prawo. Co chodzi? Kiedy się wygeneruje to jakieś przejście rzekome, w które mam pójść? Dobra, to chodźmy w górę jeszcze raz. Ja cię. O, to wygląda jak dziura jakaś taka wyjściowa. A jednak nie. Ej, no co jest? Mamy iść tak do skutku? Mamy teraz labirynt. Nieistotne w którą stronę pójdziemy. Próbujemy do momentu, aż natrafimy na szeroka szczelina. Okej, okay, dobra. Okej, okay, czyli to jest po prostu, to się generuje. Przy którejś z map po prostu się nam pojawi szeroka szczelina. No dobra, no to jazda. Okej. Okay. Nie wiem, czy mam klikać minimapę, czy nam się to pojawi jako niemożliwe przejście dalej. Dobra, tu w dół chodźmy. Tu dalej w prawo. Ty, to niezłe ten szczur robi, kurde, tutaj. Ucieczkę, halo. Ucieczka jest uskuteczniana. Ja cię kręcę. Ej, no dobra, bo to już trochę nudne robi. To było fajne pobiegać sobie przez 2 minuty, ale nie teraz cały czas. Dobra, w górę jedziemy, jazda. Nie wiem kompletnie gdzie idę, nie? Naprawdę. Jakby idziemy na oślep, może się coś trafi. Jeśli to jest jakiś system, w który trzeba tu chodzić, po prostu konkretny, to ja już wiem, że ja to zrąbałem, bo już pewnie źle poszedłem 20 tysięcy razy i. O, jest! Dobra, jazda, uciekamy stąd. Elo. O nie, jeszcze tu jest ten dziad. Co musimy zrobić? Kryształowa jaskinia, tutaj uważnie czekać. Opcje z pomocą i zakończyłem questa. Pozytywnie. Okej. Ziup. Dobra, czekajcie. Ziup. Okej. Dalej, dalej. Mamy tutaj uważnie klikać, żeby nic nie wywalić. Skoro tak mówisz. Możesz na mnie liczyć, to chyba jest to. I zawiera punkty doświadczenia. I co dostaliśmy? Takie dziadostwo. Walutę. Już 25. Okej. Okay. Dobra, tu jest jakaś trawa. Coś, trawa, szczury. O co chodzi? Z tą trawą. O, to jest chyba kolejny quest. Tak, chyba to jest kolejny quest. A gdzie jest ten ziomek? Czy już nam się rozpoczął? Ach, ci magowie, nie pozostaje ci nic innego, jak tylko zbadać kryształową grotę. Okej, okay, no to badamy. To badamy, czy ja mam te szczury też zbadać? 22, czyli to jest to. I teraz mam jeszcze 9,22, czyli tutaj, okej. Okay. Mamy zbadać kości, to pewnie te są pierwsze na liście.
Okej, okay, jeszcze jedno powinny być kości, tu są, dobrze. Powiem wam, taki nie najgłupszy ten quest, w sensie całkiem spoko się to robi. Taki, no, to jest coś innego, nie? Coś innego. I co mamy teraz, co mamy zbadać? Kolumna i kryształ. Okej, to jest kolumna. Ziup, i teraz kryształ powinien gdzieś być do zbadania. Gdzie jest kryształ? A, tu jest kryształ, dobra. Ziup. Jezus, co to się tak czerwono zrobiło? Jo, cię kręcę, tej. O, co chodzi? Zapach stęchlizny się unosi. I co mamy teraz tu zrobić? Gdy nam się przyszkadza, co jest? Kamienny posąg, okej. Musimy iść tutaj. Dobra, wiecie co, ja się leczę. W razie jakby miało mnie to jeszcze sponiewierać coś, to ja się wolę uleczyć. Mogę tu przejść jakokolwiek? Dobra, jest. Dotykam jej. Damn. Czy jak ona mnie teraz zabije, to jest kurde beka, bo mi zabrała. Oj nie, dobra, nie zabija mnie. Dobra, leczymy się. Ponownie rozmawiamy z posągiem, okej. Czy jeszcze raz? Dobra. Dociskamy ją. Teraz na zielono się zmieniło. Co tu się dzieje? A w ogóle jaki fajny strój. I ocie, znaczy jaki fajny NPC, wizualnie w sensie. Dobra. Dostaliśmy strzykawkę od Radagisa. I co musimy? Musimy zdobyć krew elfów. Okej, dobra. Od Syni z pierwsza. Dobra, idziemy pobierać krew. Halo? Dobrowolne oddanie krwi. Spółka Jupiter i spółka, halo. No i teraz wiercić mnie zaczęli, co za chamy. Dobra. Ziup, mamy krew. Od Sinis. Teraz Pris 6314. Dobra, mamy końcóweczkę questa. Przed chwilą uwaliłem to jakieś krwiożercze szczury, wampirze, nie wiadomo co. Dobra, ziomek żyje ogólnie. Pogchamp. Dalej. Okej, nie chcę przeklikać questa, w sensie nagrody w razie czego. Okej. A, i teraz chyba teraz mamy tu nagrodę do odebrania, ziup. Dalej. Okej, i co? No i co teraz? A, ja wziąłem inny dialog, nieważne. Okej. Zawiera punkty doświadczenia. No i koksuwa. Koksuwa, dostaliśmy pęknięty rubinowy sześcian. Otwórzmy to. The fuck? Aha. I co? I to. To jest 15 teleportów tu do grani. Okej. Aha. W ten sposób. Rozumiem. Rozumiem. Okej. Ile mam waluty? 37. Na kamyk czerwonego smoka będzie potrzeba 55. Z kalendarza jeszcze dostaniemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli będziemy mieli 47. 47, tak? No na to wygląda. O ile zrobiłem wszystkie questy i jeszcze nie dodadzą żadnych więcej. Nie wiem. Jeszcze raz sobie zobaczmy tutaj to forum. Zrobiłem. No, zrobiłem. To też. To również. No i to też, bo to pierwszy. Czy jest tu do odebrania coś? 46 sztuk waluty ewentowej będzie możliwe do zdobycia. Łącznie. Za free w sensie, na tej zasadzie. A to kosztuje 30, a to kosztuje 55. Czyli mielibyśmy 30 plus jakieś tepy. Nie. Nie, to też nie. Czyli 46, czyli tak by to wyglądało, tak? 15 tepów na terytorium Furii i kamyk. No. Nie, lipa, ogólnie, no nie wiem, tak jakoś. Dajcie mi znać, co sądzicie, co wybrać, co, jak zadecydować. 211 jest wbity, to jest dla mnie ważna sprawa. I teraz będę musiał zrobić questa z zamkniętymi katakumbami, żeby móc później zrobić questa z... No z czym? Z Marlott.
I tym pozytywnym akcentem, widzowie, kolejną legendą w kolejnym daily, ja was żegnam. I zapraszam na jutrzejsze daily. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i że wbijecie trochę tej aktywności pod filmikiem więcej. Troszkę tych komentarzy, troszkę tych lajków. Zróbcie przyjemność człowiekowi, który się dla was stara. No, do zobaczenia jutro. Cześć.